Laski, 2 grudnia 1927 rok, wieczór. Przebywanie w domu Bożym, przebywanie w łasce. Bóg mi daje dziś cały dzień realne odczucie swojej łaski. Obłok mnie otacza, przenika, unosi, podnosi i jednoczy z Bogiem. Co za szczęście, co za miłość i wdzięczność należy się Panu Jezusowi za wszystkie łaski, które wszystkim ludziom wysłużył, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzał przez całe życie moje, za tę łaskę. Czym jest człowiek bez łaski Bożej? Rozumiem i wyznaję, że bez łaski Twojej, o Boże, niczym jestem i że niczym nie zasługuję na takie łaski. Rozumiem, że bez łaski jestem najniższym stworzeniem na świecie i że to poczucie mojej nędzy jest jeszcze jedną łaską więcej. Nie proszę o to, bym miała zawsze to realne poczucie łaski, ale o tę wielką łaskę, bym nigdy nie była odrzuconą od Ciebie, Boże mój. Tylko ufam miłosierdziu Twojemu. Laski, 24 grudnia 1927. Wilia Bożego Narodzenia. Coraz bardziej i coraz więcej, coraz mocniej czuję zbliżającą się śmierć. Śmierć, która otwiera wieczność. Wieczność coraz realniej czuję. Życie płynie, tyle lat minęło jak jedna chwila. Chociaż życie moje nie było puste, jednak coraz bardziej widzę, jak jeszcze mało pełne Boga. Coraz bardziej każdą chwilę pragnę tylko dla Niego spędzić, bo coraz bardziej rozumiem, że każda chwila odpowiada wieczności. Jakie to szczęście, że mogę ten wieczór spędzić sama z Panem Jezusem. I jak mi żal moich drogich, którzy dla obowiązków rodzinnych zmuszeni są do spędzenia tego wieczoru wśród gwaru rozmów. Ciutkie dzieciątko Boże, tuż przy mnie. Jemu oddaję w posiadanie te serca moich drogich, którzy nie mogą, jak ja, cieszyć się obecnością Bożej dzieciny. Wszyscy w domu śpią. Co za szczęście, że sen mi nie przeszkadza i że mogę czekać pasterki tuż przy Panu Jezusie. Ten wieczór spędzam w towarzystwie Matki Najświętszej i świętego Józefa. Dzieciątko Jezus pod ich opieką spocznie w sercach naszych. Jak żal tych, którzy nie będą mieli tego szczęścia. Nigdy dość wdzięczności za łaskę codziennej komunii świętej. Nigdy dość wdzięczności za obecność Pana Jezusa w kaplicy na Polnej i w Laskach. Tu obecny, żywy, prawdziwy, ten sam, zupełnie ten sam, który żył przed wiekami. On sam zapala serce moje miłością ku Niemu, ku Bogu memu. On sam otwiera mi oczy i pozwala widzieć rzeczywistość swojej obecności. Quid retribuam Domino pro omnibus quae retribuit mihi.
Laski, 25 grudnia 1927 rok. Cały dzień dzisiejszy zajęty. Spędziłam go z niewidomymi lub z osobami, które potrzebowały pociechy. Jak dużo u nas potrzeba dobroci i serca. Na święta wszyscy, którzy by mogli zająć się rozrywkami niewidomych, wyjeżdżają. Muszą wyjechać. Rodziny ich wzywają. Tak potrzeba ludzi, którzy mniej by mieli trosk, jak my, i więcej czasu, i umieliby się z młodymi razem bawić. Bawić się w odpowiedni, przyzwoity sposób. Potrzeba, by ktoś mądry czuwał nad tymi zabawami, nie przeszkadzając, przeciwnie, dodając wesołości. Jakby szczęśliwie było, gdyby Pan Bóg dał nam kogoś, który by umiał prawdziwie pięknie grać i śpiewać i uczyć muzyki i śpiewu. Muzyka takie ważne zajmuje miejsce w życiu niewidomych. U nas jest zawsze ta trudność, że nawet za pieniądze, chociaż ich nie ma, znaleźć do nas trudno odpowiednią osobę. Bo znaleźć się może znowu ktoś, który będzie robotę psuć. Kto nie zbiera z nami, ten rozprasza. Do nas, nawet do życia świeckiego, potrzeba powołania. Może trudne warunki materialne są po części tego powodem. Kto szuka wygody dla siebie, rozrywki, wkrótce się zniechęca i swoimi krytykami i narzekaniami wpływa ujemnie na innych, niewidomych lub widzących. Zawsze w chwilach, kiedy nam najciężej, najwięcej malkontentów w domu. To też naprawdę tylko ci zostać tu mogą, którzy jedynie Pana Jezusa szukają. Laski, 4 stycznia 1928. We czwartek przeszły, 28 grudnia, byłam cały dzień strasznie zajęta. O 10 wieczorem dopiero skończył się mój dzień. Z bólem serca skonstatowałam, że ani oficjum, ani rozmyślania wieczornego nie miałam. Posłuszeństwo zmuszało mnie do położenia się, ale cała dusza wyrywała się do Boga i sen, chwała Bogu, odleciał ode mnie. Odprawiłam rozmyślanie o Dziadku Jezus bez książki, a potem zaczęłam oficjum z coraz większym zjednoczeniem z Panem Jezusem. Rozumiałam, a raczej dał mi Pan Jezus zrozumieć, że w kościelnych modlitwach właściwie sam Pan Jezus jest przedstawicielem rodzaju ludzkiego i że wszyscy, którzy odmawiają te pacierze, tak zjednoczeni powinni być z Panem Jezusem, by oni ustami Pana Jezusa, a Pan Jezus ich ustami, oficjum odmawiał. Gdy kończyłam oficjum, ukazały mi się usta z oblicza Pana Jezusa. Czerwone usta w bladej bardzo twarzy. Właściwie twarzy nie widziałam, tylko twarz nad wargami. Przestraszyłam się bardzo. Nie miałam pewności, czy to nie halucynacja. Uczułam straszne zmęczenie głowy. Wrażenie było tak silne, że nazajutrz z trudnością wstałam. Przez kilka dni utrzymać się na nogach nie mogłam. Laski, Różanna, 12 stycznia 1928. Zbudziłam się dziś o 4 z rana i jak zwykle modliłam się. Wzywałam pomocy świętej Katarzyny Sieneńskiej i prosiłam ją, by uprosiła mi łaskę, bym tak kochała Pana Jezusa, jak sam Pan Jezus tego chce.
Wtedy Pan Jezus dał mi łaskę wielkiego z sobą zjednoczenia i dał mi łaskę zrozumienia nie tylko, jakim powinno być moje życie, ale jakim powinno być życie Antka i nas wszystkich, których obowiązki przekraczają siły i czas. Dał mi Pan Jezus zrozumieć, że właściwie tylko powinniśmy szukać zjednoczenia z Nim, a także spełniać wszystko, co każe na każdą minutę. Czułam kruchość, nicość, lichotę mojej powłoki i czułam zarazem, że tylko o to chodzi, by być posłusznym narzędziem, przez które Pan Jezus wszystko robi. Uczułam, że już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Pan Jezus, będąc we mnie, przerastał mnie i przenikając ciało moje, które już było tylko kruchą powłoką, dosięgał tych wszystkich ludzi i te wszystkie działy pracy, do których w słabości swojej i w niemożności naszej dosięgnąć nie jesteśmy w stanie, zlewając na nich łaski. Oddawałam, jak zwykle, pod panowanie Pana Jezusa siebie całą, za narzędzie i wszystkich moich, i całe dzieło. Czuję coraz bardziej, że nic nie umiem i nic nie mogę. Pragnę samotności z Panem Jezusem, ale przyjmuję z woli Jego ciągłe obcowanie z ludźmi. Laski, 14 stycznia 1928 rok. O Jezu, Ty przeze mnie rób, co chcesz. W dzisiejszym rozmyślaniu dał mi Pan Jezus zrozumieć, że te łaski, które mnie daje, daje dla całej naszej rodziny duchowej. Chcę królować wśród nas, panować, kierować nami. Chcę być przyjacielem naszym. Chcę być główną osobą w laskach, w dziele naszym. Chcę być tym wszystkim dla każdego z nas z osobna. Chcę otworzyć nam oczy, byśmy Go widzieli prawdziwie żywym, żyjącym wśród nas i w każdym z nas. Dlatego tym przyjacielem naszym powinniśmy się przede wszystkim zajmować. Powinniśmy zrozumieć, że to jest najważniejsze. O to powinniśmy się modlić, byśmy się coraz więcej dali owładnąć przez Niego, by wszystkim w nas i poza nami kierował, byśmy jak najmniej mieli czynności własnej, a byli jak najbardziej wpatrzeni i wsłuchani w to, co chce, byśmy robili. Pan Jezus w sercu naszym tak jest delikatny, a my tacy strasznie gruboskórni, niedelikatni, zapędzeni, hałaśliwi, że zagłuszamy Go w sobie. Naturalnie, że gdyby chciał jako Bóg Wszechmogący w nas zagrzbieć, to byśmy ze strachu umarli. On czego innego chce? On chce swoje bóstwo ukryć, by się jak najbardziej do nas zniżyć. Chce tylko, byśmy Go za przyjaciela uważali i tak Go traktowali. Za przyjaciela żywego, Boga, człowieka. Tego samego, który żył na ziemi wśród apostołów i przyjaciół swoich. Chce, by nasz stosunek do Niego był ten,
jakim był stosunek przyjaciół jego żyjących współcześnie z nim. Laski, 12 luty 1928 rok. Temu kilka miesięcy zaczęłam pisać historię mego życia. Nie dlatego, że jest w niej coś ciekawego i interesującego, ale jedynie dlatego, że w tym bardzo zwyczajnym życiu znajdują się co chwila cuda łaski Bożej. Znajduje się widoczna opieka Boża i przygotowywanie mnie do obecnego mego życia. Mam zawsze tak mało czasu, że i w tym opowiadaniu, jeżeli zdołam je skończyć, nie będzie ciągłości, bo mnóstwo mam pilniejszych rzeczy do roboty. Chciałabym jednak, by te kartki mogły być hymnem dziękczynnym na chwałę Bożą, hymnem miłości i uwielbienia na cześć Boga. Dziecinne i młode lata moje były ciągłym prawie cierpieniem. Dopiero dziś widzę, jaką to było łaską Bożą. Jako dziecko byłam uważaną za grzeczną, byłam nieśmiała i ciągle płakałam. Byłam najmłodsza z całego rodzeństwa i dziwnie wszystkich się bałam. Bałam się bardzo mojej matki, bo była bardzo surowa, zawsze smutna i gniewała się często na wszystkich. Cierpiała dużo i nie umiała cierpieć. Mego ojca kochałam bardzo. Był bardzo dobry dla wszystkich. Lubił każdemu przyjemność zrobić. I za dziecinnych lat nieraz myślałam, że byłoby tak dobrze być samą z moim ojcem. Bałam się mojej siostry, o 8 lat starszej ode mnie, i moich braci, bo się bardzo ze mnie wyśmiewali. Było to także wielką łaską Bożą, bo to mnie nauczyło nie mieć żadnych względów ludzkich. Kochałam bardzo moją babkę, której najwięcej zawdzięczam. Była mądra i dobra, zawsze wesoła i myśląca o drugich, chociaż, jak się później dowiedziałam, dużo bardzo cierpiała. Umiała dzieciom w najrozmaitszy sposób życie osłodzić. To też do mojej babki uciekałam z domu. Mieszkała niedaleko od nas i zawsze wpraszałam się do niej, gdzie najmilsze spędzałam chwile. Całe życie mojej babki było przykładem dla mnie. W salonie mojej babki i jej siostry był ołtarz zamykany, przy którym codziennie odprawiała się msza święta. Moja babka i wiele ciotek, przede wszystkim siostra mojej babki, przystępowały codziennie do komunii świętej. Od mojej babki uczyłam się pierwszych zasad wiary. Jako malutka, 6-letnia dziewczynka czytałam mojej babce Naśladowanie Chrystusa Pana. Miała starą francuską książkę, którą otrzymała od swojej matki z poleceniem, by nie tylko sama ją codziennie czytała, ale by ją wszystkim rozdawała. Na tej książce nauczyłam się czytać i ona mnie wychowała. Nie wiem, czym bym była, gdyby nie moja babka i Naśladowanie Chrystusa Pana. Jestem zresztą pewna, że modlitwom mojej babki zawdzięczam tyle łask, które spłynęły na mnie. Za dziecinnych lat miałam słabe oczy. Miałam zły zwyczaj, że starałam się patrzeć wprost w słońce. Zdawało mi się w mojej głupocie, że patrzeć prosto w słońce jest dowodem odwagi. Nikt tego nie zauważył, a ja myślę, że to musiało bardzo mi oczy osłabić. Nikt zresztą o moje oczy się nie niepokoił, tylko moja babka miała widocznie jakieś przeczucie, że oślepnę, bo mnie uczyła, że powinna mieć dużo porządku,
by wszystko umieć po ciemku znaleźć, tak jak moja prababka, która przy końcu życia nie widziała. Zachęcała mnie, moja babka, bym dużo modlitw umiała na pamięć, bym się mogła bez książki modlić. Naturalnie wtedy ani na myśl mi nie przychodziło, że stracę wzrok, a to, że często nie widziałam tego, co w moim otoczeniu widziano, wydawało mi się rzeczą naturalną i do tego się nie przyznawałam. Od dzieciństwa chodziłam do okulisty, który mówił, że mam krótki wzrok. Zresztą mam przekonanie, że go ściśle określić nie mógł, bo ja przez roztrzepanie czy nieuwagę bardzo nieściśle odpowiadałam, jak mi szkła przymierzał, i być może, że okulary, które mi zapisywał, były źle do oczu dobrane. Może inne dzieci są mądrzejsze ode mnie, ale zdaje mi się, że trzeba bardzo ostrożnie dzieciom okulary dobierać. Zresztą bolały mnie często oczy od płaczu, bo byłam strasznie wrażliwa jako dziecko. Trzęsłam się cała, jak moja matka na kogoś się gniewała. Pewnie zresztą miała w zasadzie rację, ale ja tego nie rozumiałam. A bony i nauczycielki często o tym swoje uwagi przy mnie robiły. Kochałam zresztą bardzo naszą starą bonę, francuskę. I kiedy jej się jakaś bura dostała, uważałam to za szczyt niesprawiedliwości. Wolałam sama burę dostać, jak widzieć ją płaczącą. Szczęść Boże, droga słuchaczko, słuchaczu, jeśli spodobał się Tobie ten audiobook, proszę ofiaruj swoją modlitwę za dusze czyśćcowe swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.